No skład Rady można powiedzieć wymarzony. Dalej, kolejną kadencję zapewne z Pana strony. Taka myśl przebiegła przez Pana głowę. Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Co prawda samodzielna większość w Radzie, jaką ma klub radnych Platformy Obywatelskiej, daje pewien komfort pracy. Ale jeszcze lepiej się pracuje, jeżeli jakieś działania czy projekty, które wnosimy pod uchwały Rady Miejskiej, mają jak najszersze poparcie. Stąd ja będę zabiegał również o poparcie dwóch posłów reprezentujących Lewicę i koalicję Janusza Dzięcioła, jak również część posłów z PiS-u, bo nie wszyscy będą wszystko negować, co bywało czasami na tej sali, że obojętnie co bym nie zgłosił, było negowane. Liczę, że w tej kadencji będziemy razem pracować na rzecz rozwoju naszego miasta i dalszej poprawy warunków życia mieszkańców. No tutaj ścisły zarząd i teraz będą jakieś zmiany? Chyba nie, bo już to słyszeliśmy przed chwilą, jeden radny zrezygnował z mandatu w związku z tym, że dalej będzie chyba pełnił tą funkcję, tak? Nie planuję żadnych zmian, jeżeli chodzi o stanowiska kluczowe, natomiast nie chcę już dalej mieć asystenta. Uważam, że w sytuacji, kiedy mam kierownika biura, jest asystent, wystarczy kierownik biura, a środki finansowe zaoszczędzone możemy chociażby przekazać na podwyżki dla innych pracowników, bo podwyżek w ratuszu nie było od wielu lat. Już ten taki pył kampanijny opadł. Jak pan ocenia tą kampanię wyborczą po tym, bo ostatnio widzieliśmy się w trakcie wyboru wyborczego, więc już jakiś czas temu. Czy już ten taki czasem niedosyt, czasem taki moment, no działo się, prawda? Czy to już tak opadło i teraz emocje już nie grają takiej roli? Jeżeli chodzi o cenę kampanii wyborczej, to ona nie była niestety merytoryczna. Liczyłem na to, że będzie dyskusja, nawet będziemy się kłócić i spierać o poszczególne projekty związane z rozwojem miasta. A tu była dyskusja o kolesiach, niby, że mam jakichś kolesiów. Było ostro. Tak, że było, czy były zarzucane kłamstwa przez różne komitety wyborcze. To nie jest w moim stylu taka kampania, więc ja jej pozytywnie nie oceniam. Bym sobie życzył, myślę, że wszystkie kolejne kampanie, które będą w przyszłości, powinny być merytoryczne, związane z dyskusją na tematy rozwoju miasta. No ale kampania się kończy i rozumiem, że teraz już w tym innym okresie, bo to jest taki szczególny okres, kiedy ludzie się mocno, że tak powiem, mobilizują. Rozumiem, że poda pan dłoń na przykład Januszowi Dzięciołowi. Już dawno podałem, natychmiast na drugi dzień, bo ja uważam, że kampania kampanią, a życie życiem, więc dalej trzeba współpracować z sobą i dalej musimy żyć, żeby miasto się rozwijało.